Wyobraźcie sobie, że po wyzwoleniu 13 lutego 1945 roku i po znalezieniu się miasta w granicach Polski, Jasień nosił nazwę Gocław. Co? Gocław. Obecna nazwa funkcjonuje od 1947 roku. Sprawdźmy, czy znajdziemy coś ciekawego z tamtego okresu. Świat babci Katarzyny kończył się na tuli głowach. Opuszczała je zwykle tylko raz do roku, na Matkę Boską Zielną. Potrzeba było jechać do Rudek, na odpust. 91 lat przeżyła i nigdy nie widziała pociągu. Aż pewnego dnia wsadzili ją do bydlęcego wagonu i wywieźli hen w obce strony. Cała wieś jechała. Syn, synowa, 5 wnuczek, sąsiedzi, ksiądz proboszcz i cudowna Matka Boska Bolesna z Tuligłowskiego kościoła, ukryta na dnie skrzyni z ubraniami. Razem z nami jechał strach. Nikt nie wiedział, gdzie skończy się podróż. Czasem pociąg zatrzymywał się na tydzień albo dłużej. Trzeba było przepuścić wojskowy transport, poczekać na naprawę mostu, skosić trawę dla krów ryczących z głodu w wagonie, pozbierać drewno na opał. Moja matka zamieniła złotą obrączkę na kawałek słoniny w czasie pierwszej wojny. Ja zamieniłam złotą obrączkę na kawałek słoniny w czasie drugiej wojny. Z tych obrączek wyrosła góra i teraz wspinamy się codziennie z nadzieją, aż osiągniemy jej szczyt. Zimą chodziło się na pierzajki. Niech żałuje, kto nigdy nie darł pierza. Śnieg za oknem, w izbie ciepło, a kobiety opowiadają, że sąsiad przegrał żonę w karty, że kino będą we wsi pokazywać. W Tuligłowach nikt się nie nucił. Żal tych pierzajek. Dzisiaj ludzie zapomnieli, jak ze sobą rozmawiać. My żyliśmy razem, jak rodzina. Nasza wieś miała 700 numerów. Tyle było domów, bo ludzi było 5 razy więcej. Nazwiska się powtarzają. Krąchol, Franieczek, Golinczak, Mazi. Żeby się nie pomieszało, kto z jakiej rodziny, do nazwisk dodawano przydomki. Na Antoniego Szydełkę, który poległ potem w Berlinie, wołali zając. Karol Szydełko, zamordowany w Oświęcimiu, był burym, a Łukasz Szydełko, zaginiony na Syberii, to Bartyna Malinów.
Obwarzanki były żółciutkie, twarde, grzechotały wesoło na sznurkach. Kupowało się je na odpuście w Rudkach, po kilka sznurków, żeby starczyło dla dzieci zmijanych po drodze ukraińskich wiosek. Kyńte meni bażanuszki, wołały do pielgrzymów stuligów. Żyliśmy w wielkim kotle. Polacy, Ukraińcy, Żydzi. Nasza wieś była niemal w całości polska, ale w sąsiednich Koniuszkach mieszkały tylko dwie polskie rodziny. Pamiętam dziewczyny, które przychodziły stamtąd do kościoła w Tuligłowach. Moje stryjanki zmieniały obocone chodaki na wysokie sznurowane buty. Dziewczyny jak malowane, szykowne ubrane. Ukraińscy ludzie piękni, a jak się krew miesza, to urody przybywa. Leżał karabin. Pieniądze schowane były w wałkach płótna. Na wypadek, gdyby chcieli ich odwiedzić bandyci albo władza ludowa. Za to sąsiada mieli dobrego. Górala z Chłodnowego Targu. Tuligłowy opustoszały jesienią 1945 roku. Do pierwszego transportu zapisywali się ci, którym władza sowiecka dotarła po piętach. Już rozpytywano po wsi, kto należał do AK. Już przesłuchiwano podejrzanych. W pierwszej kolejności gramotnych, bo im lepiej wykształcony, tym większy wróg. Wyszło na to, że albo Sybir, albo ziemie odzyskane. Wybierali ziemie odzyskane. Co ciebie popchnęło, Anno? Jaka groza do ucieczki z domu? Ty się nigdy nie bałaś nocy, spiesząc przez trzy rzeczki do szkoły. Jaki strach kazał ci uciekać z twojego miejsca urodzenia, gdy zgubiłaś serce w młodości. Nie pomogła ci twoja odwaga, kiedyś z pieca złaziłaś do szkoły. Nie pomogła ci zuchwałość twej rzeki, rwące prądy drzwiny szerokiej. Pokochałaś ją i szkołę. Przez trzy mostki wędrując o świcie, chciałaś być tym, kto naucza. A dziś córką tak bardzo samotne, jak w antycznych tragediach greckich, sadzisz kwiatki, a rzuciłaś lasy i jezioro Narocz, gdzie byłaś goplaną. Do wyjazdu zapisał się ksiądz proboszcz oraz zapisała się reszta wsi. Tylko w gromadzie było w miarę bezpiecznie. Zostać samemu, po tym, co przeżyliśmy z Ukraińcami i Sowietami, strach był. Mieliśmy nadzieję, że wyjedziemy, przeczekamy i może jednak wrócimy. Ale gdy przyszedł dzień wyjazdu, ludzie płakali. Całowali ściany kościoła i ziemię. Zostawiali groby najbliższych i domy. Szli w nieznane. Nie pomogła
tobie pomaga. Tylko z miłości, w nim próg i drzwi, i dach bezpieczny tylko z tego uniesienia. I tak wędrować latami pośród flag czerwonych, po drogach Wołynia, w stepach Kazachstanu. W deszcz, śnieg, nieś odpowiedź na tęsknotę delikatnie jak siostra na łyżeczce lekarstwo. Poznać smak oszczerstw, mrok więzienia. Stawać codziennie z mistrzem w cieniu podejrzenia. Komisarzy i służb tajnych, nie światło w labirynty zniewolenia. Także w słabości, bólu i chorobie. Rozmawiać z krzyżem każdą tkanką, gestem i słowem zwykłym, a niezwykłym. I milczeniem. A teraz, kiedy chmury gniotą ziemię, a dzień ponury, czasem trudny do zniesienia, i kiedy złoty snop na ziemię nagle pada, leci, mówią nad Ipą, że to wędruje ojciec Serafin Kaszuba, Boży Włóczęga. A wy skąd jesteście? Paryż! Komarówka! Krótka i teksty! Kuźniki! Dawaj szkodzenątko! Nowosiłka Koropiecka! A na jakiej? Jabelna! Koropiec! A moi dziadkowie pochodzą z Kresów Wschodnich. Babcia z powiatu Sarny na Wołyniu, która to miejscowość, podobnie jak niedaleki Łuck czy Równe, jest dziś miastem ukraińskim, a dziadek ze wsi Uzdry-Hołowicze, znajdującej się w tej części Wileńszczyzny, która dziś leży w obrębie państwa białoruskiego. Zawierucha dziejowa rzuciła ich 1000 kilometrów od rodzinnych stron, a gdy wydawało się, że się skończyła, nie było już gdzie wracać. Trzeba było zaczynać wszystko od początku, na niby polskiej, ale przecież obcej, nieznanej ziemi. Znaczy, znaleźliśmy swoje miejsce. A teraz zdejm czapkę, jak i ja z nią, na okoliczność, że nasza wędrówka już się zakończyła i trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. Dobrze.
każdy kwiat.